Wielką. W Betlejem stajęce Bóg stał się człowiekiem.
bez trwogi, bez trwogi. Bywam waszym przyjacielem, drogi. Misiu, zostaw nas w spokoju. Któż ode mnie jest bardziej właściwy? Jestem dzisiaj dusza. Mieszkam niedaleko, pod tą skałą, która zwie się ślą szyją. Gdybyście chciały mnie odwiedzić, to bym was po królestwu przyjął. Mamy pilną sprawę. Musimy niezwłocznie powitać Jezusa. A któż to taki? To nasz król. Ja tu jestem królem. W ogóle ty nie jesteś królem. Na moim terytorium ktoś zamierza znieść pałac. O wielka niedźwiedzico. Właśnie. A co Herod na to? Ruszajmy w geście do Betlejem, ja polecę w szatą poprzednio Jezusa.
tworzy, ale także mędrcy i królowie. Niech świat pozna wielkość króla nad królami. Pomyślmy, komu jeszcze chcielibyśmy objawić Syna Bożego? Gabrielu, ja znam pewnego Kacpra. To szlachetny człowiek, poszukujący prawdy, żyje na wschodzie, ale pragnie słyszeć prawdziwemu Panu. Ja znam pewnego Melchiora, zamożnego człowieka ze wschodu, o szlachetnym umyśle. Gabrielu, na wschodzie żyje też Baltazar. Jest doświadczony kapłanem, astrologiem i badaczem snów. On także siedzi ruchy gwiazd. Całe życie zajmuje się nauką, aby odnaleźć prawdziwego Boga. To rozsądne propozycje. Proponuję, aby w jakiś szczególny sposób zainteresować trzech mędrców narodzinami Syna Bożego. Co masz na myśli, Aniele? Pomyślmy. Mędrcy są astrologami. Niechaj gwiazdy ich poprowadzą, bo nie trafią sami. Kto im wskaże drogę? Gwiazda Betlejemska. Przywołać ją mogę. Niech gwiazda jej dobrą nowinę. Zatem sprawa rozwiązana. Przywołajcie gwiazdę Pana. Ja to zrobię. Wybiegać, więc pobiegam sobie. Posłańcie do mędrców, zaświeć im drogę, aby uwierzyli i drogę ruszyli. Dla króla nad królami uczynił wszystko. Mędrcy czekają na znak, na cud i będą go mieli. Pędzę na wschód. Aniołowie, ziarno dobrej nowiny zasiane. Jeszcze tylko gwiazda betlejemska wypełni swoją misję, a my tymczasem ruszajmy do Betlejem. Ach, co za noc!
wiedziałem mi przedostajenki. Jezus, wstaję.